Dzień dobry, Kartofelek, dzień dobry. O poranku witam was ja, wasz przewodnik duchowy i ten, jak się okazuje, nawet absztyfikant. Ktoś mnie nazwał absztyfikantem. Panie kierowco, pozdrawiam tatę. Tylko tata chyba nie skumał, że absztyfikant to jest taki, wiecie, narzeczony córki chyba. Oż kurde. Jak mówi Adam Małysz, a moja córka już ma narzeczonego. Ja absztyfikant zaręczyki, proszę ja was. Zatem cóż mogę więcej powiedzieć o tym, niż że jest 18 stopni o 7 rano. Coś podobnego. Jak sobie zrobi kobita usta takie glonojad plus do przodu, to jak z kreskówki. Ja pierdykam, co kobiety potrafią. Dziewuchy, myślicie, że to jest ładne, a to jest, wiecie, to się może kojarzyć fajnie, śmiesznie, erotycznie, ale kurwa. Jak ktoś ma jakąś wiedzę, jeden zwój w mózgu więcej niż kura, czyli ja. Czy ja mam pół zwoju więcej niż kura, dlatego tak sobie pozwalam żartować. Ale kurwa, z tym wiecie. Nad operacjami plastycznymi, z tymi zabiegami, z tymi nitkami, z tym wszystkim. Ja pierdykam, nie ogarniam. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Wczorajszy wyjazd po bryki był bardzo przyjemny. Pogoda sprzyjała idealnie. Przybyłem wiele piątek. Pozdrawiam biegacza górskiego, który zdobywa wszystkie szczyty górskie w bieganiu. Taką przynajmniej miał koszulkę. Pozdrawiam uprzejmie. Miło mi, że mogłem pogawędzić 20 sekund. Pozdrawiam panów uprzejmych z Ulsztejna. I również pozdrawiam wszystkich, których wczoraj spotkałem. A z trzema osobami sobie pierdzielnąłem fotografię marki i selfie. Ostatnio filmiki troszkę zaniedbuję, bo mam więcej pracy innej, domowej, ogrodowej, sprzątania w ogródku. Wiecie, idzie zima, trzeba graty poogarniać, skosić ostatnie koszenie trawy i zebrać orzechy. Wczoraj chłopaki jechaliśmy w trójkę osobówką, znaczy w trójkę, trzech z tyłu, dwóch, waga odpowiednia, trzeci, Warszawa, pozdro, Nowy Sącz, pozdro i pozdro. Skąd był trzeci? Czekaj. Brzeg, Opole, Nysa, te okolice. Pozdro oczywiście, miło było. Wszystkie tematy nabyte. 16 rok, Skodzinka w pierwszej budce, w pierwszym placu, jeszcze Rosa na pojeździe, po świata księżyca nikła, słońca na tej bryce była, a Nowy Sącz mówi, moja ciona 16-rocznikowa ze szklanym dachem, z guzikami takimi, że o, coś pieprznęło, bo widzę, pożarna posypała tą cegłą swoją. Piękna ci to sztuka wyrwana w wersji maksymalnej, a widzę Nowy Sącz cały czas się całą drogę marzyła, tylko kupię wypaśnika. Pierwsza buda, dzień dobry, nazywam się wypaśnik, zakupisz mnie, misiu? Misiu zakupił. Przywitał się z gąską, dzióbkiem, gili, pogilał, mówi o, miernik lakierów, przemierzone, utargowane, ceny nie pamiętam, ale jest na filmie. Wczoraj znów zakupiłem dwóm widzom dwie zacne pojazdy, obserwujcie na filmach, obserwujcie. Niestety za wiele się nie udało namierzyć w dobrym roczniku. Dla pani szanownej z Kraków pozdrawiam. Natomiast Kraków drugi, Golf siódmej generacji w 15 roku w wersji Rylinę. Rylinę bardzo przyjemny. Tam mrygają świeczki żarowe, ale wszystko pali bezbłędnie, jeździ bezbłędnie. Tarczę trzeba będzie przepucować na autostradzie, bo taka nalotem rdzy zaszła. Ale jak stała, to zaszła. Chociaż czasami jak leży, też zajdzie. Jak wypnie, też się czasami zajdzie. Przepraszam, panie, panów, państwo. Tematy są tu. O! Z Berlina auto, chwileczkę. Tamto rudę. Jak się to powiększa? To się da powiększyć teraz. Aha, dobra. Rudę z Berlina przyjechało. I to już będzie chyba na wiosnę. Wciąż się cieszy dobrym zdrowiem i jeździ regularnie. Dobra, mam zielone, zapierdzielam. Nie puszczam nikogo. Kolega z Warszawa, motocyklista, amerykanista, sympatyczny facet również, jak i reszta ekipy, nabył brykę o nazwie Kangoo. Stary Kangoo, koło 2000 roku. Ale jaki stan Kangoo? Macie pojęcie, jak ktoś kupuje w roczniku 38, o kurde, jak bogato. A jeździliście polówką, a teraz Karoku.
fajnie, zazdrościć, znaczy pogratulować bardziej niż zazdrościć. Jak się kupuje Kangoo, rok się ma 38, jest się jego właścicielem jedynym przez 12 lat i później tak stwierdziliśmy, że przy partii szachów prawdopodobnie odsprzedajesz go Jurgenowi, rocznik również 38, prawdopodobnie kolega ze szkolnej ławy odkupił od ciebie to Kangoo. Kangoo w stanie fantastycznym, drzwi boczne, jedne i drugie paluszkiem nasmarowane, wszystko w środku zachwycająco. Kangoo za 1000 euro, przepięknej konstrukcji. Żadnej rysy, ryseczki, rysuni, niczego na tym aucie nie było, co można by się do tego auta przypierniczyć oraz przywalić. Coś podobnego. Chodziliśmy długo po placach, a to z tego względu, że wczoraj były dwie zmyłki. Dwie zmyłki. Uwaga, dwie zmyłki. Otóż pierwsza zmyłka, widzę, szukał auta w benzynie. Na pierwszym placu umiłował sobie Insignię w benzynie, w sedanie, właśnie, nie kombi. Umiłował sobie tą 1.6 benzynówę i mówi, a gąseczka, gili, gili, guziu, guziu do niej. Testy od pałki, mierniki, bajery. Insignia mówi, bierz mnie, taka jestem tutaj wilgotna z tej Rosy. A widz mówi, oj, taka wilgotna, ja mam babę w domu, nie mogę cię brać teraz. I mówi, chodźmy dalej. Kurde, no ale już przecież liczna, że wilgotna, że czeka, że mówi do ciebie noskiem swoim zacnym, ta Insignia. Bierz mnie Stefan, chodźmy dalej. Okej, okay, dobra. Przegrzebaliśmy inne tematy. Ja odpalałem dla widzu T5. Dobrze mówię? T5 z 5-6 roku. Zobaczycie, jaki fotel miał kierowca w T5. Albo powiem wam. Recaro sobie zamontował. Kanapa podwójna, wiadomo, obok. A Recaro zamontował. Nie było pasów czerwonych 12-punktowych, ale Recaro miał zacne. Z jakimiś guzikami. To miało być auto do roboty, czyli 3-osobówka plus paka. Na pace dwie lodówki, a lodówki tylko były jakby tam włożone jako do magazynu, do tej paki. I dzwoniłem do widzu, miała troszkę uszczerbków typu tam gniotka, jakaś tam drobna rdza, ale kosztowała, zrobił mi cenę już chwileczkę, mówię, czekajcie, 3600 euro zeszliśmy za 6 rok. Była bez klimy. 3600 euro, bardzo proszę. I to była cena taka, za jaką to oddania. Zaczynaliśmy chyba 4200, ale tam zacząłem jęczeć jak stara baba. No, ale to chyba miało lampy z T6, mi się wydaje, bo takie były szpiciate, nie wiem czy coś, ale zobaczycie na filmie, sami ocenicie. Macie wiedzę głęboką, nie to co ja, że tam się guzik znam. Znów nie kupiłem widzowi Hyundai'a Tuscona, ale widzu zmienił z Tuscona, czy widzu, widzówka, bo widzu ze mną koresponduje, a trzeba widzówce kupić. Zmieniła widzówka na Kia Ceed, 6-8 rok w hatchbacku. Zmieniła jakby zamówienie, natomiast same kombiki. Sporo benzyn, natomiast ani jednej w 1.6D. Co widzu sobie ulubił, 1.6D dla widzówny. I nie było i kropka, no, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, bo jak nie było, to nie ma. Airline, no powiem wam, airline testowany wzorowo. 15 rok, pieniądz fajny. Oglądam tego airline'a, proszę ja was. Testuję, mówię tam, halo. Aha, a propos testowania samochodów, które kupuję, widzą. Pytacie mnie, dlaczego nie ma na filmikach tego, bo jak pokazuję tam mierniki, jeżdżę, pokazuję tam te kamerą, tam wszystkie szczegóły auta, owszem. Natomiast nie ma, jak dzwonię do widza, jak przekazuję relację słownie. Musiałbym, słuchajcie, to już by było nieosiągalne dla mnie w ogóle. I musiałbym mieć po prostu operatora, że ja dzwonię, a z drugiej ręki selfie tu dzwonię, trzecim telefonem, drugim nagrywam, jak ja dzwonię i przemawiam. Wiecie, no nie żądajcie rzeczy, które są dla mnie trudne i pociul mi tam dwa telefony, czy tam dwa aparaty, a jeszcze kółeczko zrobię, jak się mi fajnie jeździ. Co dzwonię, co ja mówię widzu, to widzu wie, a po co macie wiedzieć wy, chociaż chcecie może wiedzieć, co ja mówię. Wszystko mówię, co widzę, jak jeżdżę, co się dzieje. Każdy szczegół, ryskę, pierdołkę. Opowiadam o samochodzie, jakbym opowiadał o własnej teściowej. Czy jakoś tak. I co w związku z tym?
Dzień dobry, cześć Janek. O własnej teściowej jakbym gadał, wszystko opowiadam czołem. W tym się świeciły żarowe świece, zrywnej 150 koni 2 litry. Mówię, widzę, słuchaj, no mnie było 2 litry, że na, klasa, klasa. A widzę w pewnym momencie, leć pan płacić, bo fajnie. Jeszcze zimówki wytarmosiłem tam, za 100 euro komplet wytarmosiłem 16 na takiej zimówce, 60% powiedzmy, z 15 roku, czyli od nowości były. Nie jakaś świeża guma, natomiast proszę ja was. Aha, i serwis w airline'ie w Golfie 7, rok 15 przypominam. Serwis do 19 roku, rok po roku serwisy w VW, w Volkswagenie. Czy tam w Skodzie, co za różnica, a raczej w Volkswagenie. I co za tym idzie? Pewniak! 150 koni. A tu przyjdzie przerysowany kolega, co cukierki sprzedaje. Z Odry Opole. Przydzyndzolił przodem, a delikatnie. I leś tam Krzysztof, panie Zaremski, płacić, bo naprawdę piękne zdjęcia, piękne autosiedziska, ry, kierownica, ry. W grillu nie było ry, ukradnie czy co, nie wiem. Światła te, wiecie, tam różne guziki mnóstwo. A szklany daszek, co ja bym gadał. Nie było łopatek w kierownicy, ale były inne różne guziczki. Tartunik przód, tył, co dla małżonki pana szanownego było bardzo istotnym, znaczy jest nadal istotnym. I w związku z tym tak się sytuacja ma. I idę płacić, a tam słyszę w tle głos małżonki, że znalazła na Allegro tańszego w komisie. I małżonek mówi, przepraszam, to my podziękujemy. Ale mówi, jak ten, wie pan, wypas taki sam, nawet tam jeszcze ma coś, że jeszcze bajery, i że silnik 1.6. Mówi, 1.6 to taki jest w Erlanie, no 1.6, a tu jest 2 litry, 150 koni, to jedzie tam, to mniej jedzie, no mniej szlachetny motor, a okej, mówię, no. Próbujemy nadal, żadnych stresów. I w tym momencie, nie zapłaciłem szczęśliwie jeszcze nic, wracamy do naszej ekipy wspólnej, proszę państwa. Przy czym widzu, który sobie umiłował na pierwszym placu Insignię wspominaną benzynce 1.6, którą już tam miał gizi, była wilgotna na niego, czekała na niego taka w rosie porany, ona taka goła prawie ta Insignia. I mówi widzu, słuchajcie, ja cały czas rozkminiam tą gąskę, tą Insignię w tym sedanie, tą 1.6, tą czarną, taką tę właśnie ją. Wróćmy na ten pierwszy plac. Przez to miasto znowu. Dobra, widzę, dobra, jak super. Najgorzej tak, jak wracamy po auto, które już było umiłowane, już przetestowane przez nas, przygąskowane, wilgotne. Jak wracamy, to często auta nie ma, bo była fajna oferta. A jeżeli auto stoi, sprzedawca, nawet nas znając, widzi, że nam bardzo zależy, szczególnie kupującemu, cena up. Do góry 200 euro. Myślimy, dobra, wracamy. Przez te korki, przez to miasto, prawo, lewo, zwężka, wypadek, ja pierdzielę. Przyjeżdżamy i słowo się rzekło, 200 euro jest wyżej. Mówię, hopie. A mówi Krzysztof, dobra, schodzimy od ceny pierwotnej, ale już nie targujemy nic, bo przedtem rano utargowaliście. Okej, mówię, widzu, pyk. Już teraz bez odpalania, bez testu, tylko przekręcenie kluczyka, czy motora nie ukradli. Czy wszystko gra, sprawdzenie, czy motor hula, bo rano była dość dobrze testowana i mierzona. Widzu popłacił. Ja łapię za słuchafon, a tu oddzwania widzu od airline'a. Przepraszam, muszę o tym powiedzieć, bo wiecie, to są sytuacje, gdzie wszyscy uczymy się na błędach. Widzu oddzwania. Panie Krzysztofie, ja bardzo przepraszam, ja w sprawie tego airline'a. Mówię, ale nas już tam nie ma, czy pan jest? Nie ma. Bo to już minęła z godzinka. I przez korki się przebiliśmy w te i z powrotem, żeby tu gąskę, tą wilgotną, taką, tą sedaniku, taką, co do widza czekała, zabrać. Wie pan co, bo ja sprawdziłem, jakoś tak to wszystko było pochopnie, ta żona, ten 1.6 silnik, ten airline, ten z komisu w ogóle, jak słyszę słowo komis, to pierdziele. I wersja cudowna, wspaniała, piękna w komisie, bezwypadkowa. Wie pan co, ja sprawdziłem cenę 2-litrówek i sprawdziłem 1.6 i wie pan co, no ja bym zion. Pozdro Kraków, serdeczności. To my znowu przez te kuźwa korki. Z drugą stronę było jeszcze gorzej, bo był wypadek. Karetka była na autostradzie i policjanci tam coś atakowali. Oczywiście nakręciłem, ale nie nagrało się mi w ogóle. Nie wiem dlaczego. Znaczy, jak autostradzie, rozpierducha. No, wróciliśmy i cwaniak sprzedawca, widząc mnie, to też mówi, ale byłem, mówię, zaledwie półtorej godzinki wcześniej, może dwie. Mówi, Krzysztof, ty się zmień. Mówię, ale to byłem przemyśleć sprawę, nie tak, że kupuję sobie tyle pieniędzy za auto, ja tak od razu kupuję. Przemyślałem sprawę i wróciłem, chcę zapłacić pieniądze. Wyliczyliśmy pieniądze, dał do tej, do
maszyny liczącej. Maszyna licząca, jeżeli jest używana dość długo, mocno, jest nieserwisowana prawdopodobnie, wkładasz plik 50, tam liczy 20 sztuk i nagle resztę wypierdziela w powietrze, że to się mi nie nagrało i tak ze 3 razy. Mówię, Marian, policzmy to ręcznie, bo to nie ma sensu, widzisz, to się totalnie dzieje. Jak oni są tacy, wiecie, akuratni, że te 50-teczki, wiecie, żeby równo 50, nie tam, że zwyrt, 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 równo to, a później garściami to wszystko, koźba. Nie, brakuje 100 euro. 100 euro, 50 gdzieś za zasłoną, trzecia, długa 50 pod dywanem. Przepraszam ekipę, że musieliście czekać. Dostałem wczoraj krzywę, Zaremski 5 minut. Panowie, dajcie mi 5 minut, mówię, na rozbitki idę, nakręcę. Dajcie mi 5 minut, mówię, idę, dopłacę tego Orlina. I było mnie ze 30. Bardzo przepraszam, ale szczęśliwie wszyscy kupili. Pazerni nawet chcieli nabyć po 2 sztuki. Ale małżonka, jak zwykle po telefonie. Nigdy! Roman, nigdy! Takie coś? Dla mnie? Czy ty zawsze musisz mieć zdanie, swoje zdanie w każdej kwestii? Czy nigdy nie możesz brać mojego zdania pod uwagę? Ale kochanie, mini, które chcesz nabyć, to są, jak mówi Zaremski, toczki. Toczki dlaczego? Bo się toczą. W niektórych rejonach Polski mówi się taczki. A co, one się taczą? Tak tylko sobie chciałem przeinaczyć. I dla żony mini to większe takie, co ma, wiecie, drzwi jak na trumienkę otwierane, żeby przewozić. Clubman tak zwany. I nic nie nabył, bo zbyt późno była... Zbyt późno był cynko o mini. Peugeot 508 w 12 roczniku. Szklany dach, wszystko na fullu. Śliczny, biały, w automacie. Widzę, już miał z gąską się przywitać. Natomiast wyświetlasz nagle, nic stąd jest owo, duży TV, fuh, w połowie biały. O kurde. Patrzymy, o szlakcyn, trakcyn, hibnamercyn, jak mówią Hiszpanie. Zepsuł się. No i tam, pomimo utargowania ceny, widzu nie nabył. No i tyle. Wyjazd był bardzo fajny, śmieszny, radosny. Ja otrzymałem ksywę Krzysztof 5 minut. Czy pan Romek 5 minut, nieistotny, imię jest nieważne i tak są mnie na zawsze pozmieniane. Zarezerwowałem 2 samochody dla widzu na przyszły tydzień. Tylko ze zdjęć zarezerwowałem, mam taką jakby moc. Natomiast nie znaczy, że je muszę kupić za tydzień. Mogę obejrzeć, jeżeli będą niegodne na zdjęciach. Cudo, skóra, dachy na szkle. Xenonów Z20, z przodu, z tyłu reflektory. Naprawdę, szperacze, wszystko. Dobra, lecę, bo jadam głupoty. To sobie coś fajnego przypomnę jeszcze, bo wczorajszy wyjazd był fajny. Pozdrawiam pana ze Szwecji. Może u was w Szwecji tak się robi, ale... U nas są reguły i są zasady, no. Poza tym małą łyżeczką, a furt, jak mówił dziadek. Wszystkiego dobrego dla was, pozdro 600. Jak ktoś tam mi ma coś przypomnieć, linki z pomocą, z gołymi babami, z czymkolwiek, przypominajcie, bo ja naprawdę mam łeb kwadratowy, szczególnie przed wyjazdem i po wyjeździe, bo naprawdę mam co ogarniać, jak później dwa razy naprawdę i naprawdę jest co robić. Pozdro 600, a nawet 700 dla was. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Niech was kac nigdy nie męczy. Cześć. I dziewczęta również zdrowia.